Mamy dziś 27 dzień projektu Halloween. A projekt Halloween to 31 dni października, które powoli się już kończą, kiedy to codziennie pokazuję Wam jedną charakteryzację stworzoną specjalnie przeze mnie dla Was. Co 6 dni zmienialiśmy temat przewodni, teraz kontynuujemy temat po śmierci. Dzisiaj odtworzyłam i trochę tylko zmodyfikowałam postać z jednego z moich ulubionych filmów młodości, czyli Beetlejuice, Tima Burtona. I tutaj specjalna dedykacja dla mojego taty, który pokazał mi ten film i z którym oglądałam to co najmniej 10 razy. Co najmniej. Jest zabawny i fenomenalnie groteskowy i mam do niego po prostu przeogromny sentyment. I od tamtego czasu zaczęła się moja miłość do Tima Burtona. Jeśli jesteście z tego pokolenia, które nie zna Beetlejuice'a, koniecznie musicie to nadrobić. Ale polskie tłumaczenie żukosoczek to naprawdę mi... Jeśli jeszcze nie subskrybowałeś mojego kanału, możesz zrobić to teraz. Wtedy na pewno nic Cię nie ominie. Wszystko, co miało być powiedziane, jest już powiedziane, więc przechodzimy do malowania. Na samym początku naszkicowałam zarys marynarki, którą oczywiście namaluję. I pokryłam twarz podkładem kilka tonów jaśniejszym od mojej skóry, czyli bardzo jasnym. Ta charakteryzacja jest jedną z tych, które na pewno bez problemu możecie sami wykonać. Nie wymaga żadnych efektów specjalnych, tylko paru kosmetyków i szczególnie jeśli pominiecie malowanie marynarki, możecie spokojnie iść w takie charakteryzacje na imprezę. A co robię teraz? Nakładam białą, tłustą farbę za pomocą specjalnej takiej gąbeczki strukturalnej, żeby twarz wydawała się taka bardziej zniszczona, porowata. I gdzieniegdzie dodałam jeszcze trochę zasinień fioletowych. Teraz nakładam czarną kredkę Jumbo z NYX'a na oko i bardzo tak niedbale rozcieram ją. Będzie to moja baza pod fioletowy cień. Najpierw nakładam taki ciemny, metaliczny cień, a potem rozcieram to wszystko jeszcze takim bardziej soczystym fioletem. W oryginale Michael Keaton miał po prostu takie wielkie fioletowe koła dookoła oczu. Ja chciałam zrobić troszeczkę taką bardziej kobiecą wersję, taką zniszczoną kobietę. Robię jeszcze kreskę eyelinerem, ale też nie jest ona taka dopieszczona, tylko taka bardzo umowna. Gdyby wszystko tu było takie dopieszczone i równiutkie, pięknie rozblendowane, to wyszedłby mi z tego Beetlejuice wersja glam, a nie do końca o taką mi chodziło. Chociaż taka też byłaby super i może zdecyduję się w przyszłym roku. Posłużył mi tu również czarny eyeliner i cienki pędzelek. Kilkoma odcieniami zielonej wodnej farby maluję te porosty z spleśniałą skórę, którą ma Beetlejuice. U mnie kolor będzie bardziej soczysty, bo nie idziemy w taki totalny realizm. Zresztą Beetlejuice też nie był realistyczny, tylko bardzo, bardzo groteskowy. Jeszcze trochę cienia, bo konturowaniem bym tego nie nazwała, po prostu przybrudzę się trochę szarym cieniem. I maluję pasiastą marynarkę. Namalowanie tych paseczków idzie naprawdę szybko, jeśli dobierze się odpowiedni rozmiar płaskiego pędzla. Ja maluję oczywiście taką damską wersję tej marynarki, jeśli chcecie być zgodni z oryginałem, to miał on białą koszulę i chyba muszkę. Oczywiście jeśli ma udawać prawdziwą marynarkę, musi rzucać cień. Osuszam zębiska, żeby je sobie troszeczkę popsuć. Oczywiście nie malujemy zębów byle czym, tylko specjalnym lakierem do zębów. Trzeba go nałożyć na bardzo dobrze osuszone zęby. Jest on naprawdę trwały i schodzi dopiero, kiedy umyjemy zęby porządnie szczoteczką i pastą. Tutaj nie muszę się z tym specjalnie precyzyjnie cackać, po prostu opierniczam zęby i tyle. Jeszcze tylko pomalowanie włosów. Ja akurat swoje zostawiłam uczesane w kucyk. Jest to jeden z takich elementów, którymi nie chciałam się różnić od oryginalnego Beetlejuice'a. A tu Wam pokazuję teraz najlepszy sposób na pomalowanie końcówek. I gotowe, jedna z moich ulubionych postaci, odhaczona na mojej liście. Dajcie znać, jak podobał Wam się ten tutorial i czy chcecie oglądać więcej takich przystępnych wzorów. Do jutra, buźka! Thank you.
marynara z krótkim rękawkiem.